Na co ty zwracasz uwagę, ubierając się? Na to, żeby nie pokazywać nóg. Nie, przepraszam. Żartuję. Nie żartuję. Zwracam uwagę na to, żeby pokazać jak najlepsze części swojego ciała. Każdy jest inaczej zbudowany i to też jest następna część mody, która jest dla mnie bardzo interesująca. I każdemu jest ładniej w czymś innym. To też jest piękno w ogóle człowieczeństwa i naszego świata, że każdy jest inaczej zbudowany. Więc ja zwracam uwagę na to, żeby się po prostu dobrze czuć. Z reguły dużo się ruszam i nawet tak w ciągu dnia, nawet jeśli nie mam zamiaru tańczyć, gdzieś moje ubrania są bardziej, powiedziałabym, taneczne, bo tańczę od 5 roku życia i ten taniec gdzieś w tym moim życiu cały czas jest. I tak nawet na co dzień po prostu mam wrażenie, że się więcej ruszam niż inni. Więc zwracam uwagę na to, żeby było wygodnie, ale żebym się czuła jednak kobieco, bo lubię kobieca stylizacja. Czy taki strój też wyraża siebie, wyraża ciebie? Myślę, że każdy strój w jakimś sensie wyraża osobowość człowieka, nawet jeśli ktoś się do tego nie przyznaje. Gdzieś podświadomie wybiera takie rzeczy, w których czuje się nie najgorzej. Nawet jeśli nie są niby przypadkowe, mamy już tak duży wybór i w sklepach, i w ogóle jakby no, ta moda już jest tak poprzeplatana różnymi inspiracjami i kontekstami, i historycznie, jakby już wracamy do wszystkich trendów, że rzeczywiście każdy w jakiś sposób, myślę, że eksponuje swoją duszę w ten sposób, jak się ubiera. Nawet jeśli jest to bardzo takie ukryte, myślę, że ubrania stanowią bardzo dużą część i bardzo ważną część tego, jakimi jesteśmy ludźmi.